Tak, wszystko za darmo w Polsce to nie jest. W sklepach trzeba płacić. Właśnie. Miałeś taki eksperyment, że opisała dokładnie, jak pracowała za płacę minimalną i nic nie mogła dorobić dodatkowo, musiała się z tego utrzymać. I to był taki eksperyment, że ona, no Stany Zjednoczone są trochę większe niż Polska, więc ona chciała sprawdzić, jak to w różnych stanach, w różnych miejscach będzie wyglądało. I tamte strategie upokarzania właśnie na tych takich najmniej płatnych, najgorszych posadach są takie same, to znaczy ona tam opisuje na przykład, że zatrudniła się w firmie sprzątającej i jasno zostało jej powiedziane, że w obecności pracodawców w domach ma myć podłogę na kolanach właśnie i nie wolno jej używać mopa, tak? Ponieważ ona ma w ten sposób demonstrować właśnie swój niższy status społeczny, swoją zależność. Także i to było już wpisane, bo oni po prostu tak długo prowadzili tę firmę, że wiedzieli już, że ludziom na tym zależy, więc te panie były tak szkolone. I ona tam się śmieje w tej książce z tego, że o wiele mniej im zależało, żeby ona używała innych zestawów ściereczek do mycia, na przykład toalety, a innych do kuchni. Bardziej im zależało na tym, żeby całe to sprzątanie odbywało właśnie w jak najbardziej takiej nawet to fizyczna pozycja. Bo oni wtedy urosną. Tak, bo oni wtedy się mieli czuć lepiej od tego. Także ja myślę, że te strategie właśnie upokarzania, ale mi się to kojarzy jeszcze z jedną rzeczą. Wiecie Państwo, jak tak sobie myślę, to taką kategorią, której brakuje przy naszych rozważaniach bardzo często nad wolnością, jest kategoria grzeczności. I mi tutaj chodzi o tę grzeczność, o której pisał Bergson, czyli tę grzeczność serca, tak? No bo co innego. Taka mała cnota. Znaczy, to jest strasznie duża cnota, no bo zobaczcie, mówi nam się o grzeczności, jako o tym, że nie trzeba trzymać łokci na stole, że pan panią ma przepuszczać u drzwi. Właśnie mam łokieć na stole. Ja też, tak też. Że pan panią, ale nie jemy, nic tu nie mamy do jedzenia, proszę mi powiedzieć. Że pan panią ma całować w rękę, to są takie grzeczności, powiedziałabym, które się odchodzi, no ale gdzieś tam jakiś jest taki kodeks. I Bergson mówi, to wszystko jest nieważne, ta cała grzeczność jest drugorzędna wobec tej najważniejszej grzeczności. To są takie formy, prawda? Są takie formy i można być super niegrzecznym, całując kogoś w rękę. Mnie wiele razy spotkałam się z niegrzecznym całowaniem w rękę, bo ja zawsze dosyć jasno komunikuję, że nie lubię tej formy powitania. W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego jest straszne hamstwo, jeżeli i mimo tego, że wielokrotnie prosiłam różnych panów, żeby mnie w rękę nie całować, bo nie będą łokciami opierać o stół, cały czas konsekwentnie albo sprzątaczki. Chodzą, nie budzimy na kolana. Mój właśnie jest niegrzeczna, paradoksalnie, że jest taka grzeczność, żebracznicy którą właśnie, muszą ja wiem, że nogach. Ty tego nie lubisz, mówiłaś, tak, ale ci narzucę. Ale ja tutaj jestem starszym od ciebie mężczyzną, w związku z tym ja cię właśnie w tę rękę pocałuję, żebyś, kochanie, znała swoje miejsce. No i to jest bardzo niefajne. I bardzo niegrzeczne. Natomiast z drugiej strony Bergson mówi, ta ważna grzeczność, o którą nam chodzi, to jest grzeczność serca. I ona polega właśnie na tym, żeby na przykład się nie przepychać. Moherowe wymuszają, żeby ktoś w rękę całował, ale u świadków Jehowy się w rękę nie całuje. No i świadków Jehowy przybyli z Ameryki. Tak, nie całują w rękę, ale nie biją kobiet i szanują. A tu całują w rękę i w ryj. Z racji tego, jak on mówi, jak jest ubrany, jak się zachowuje, skąd pochodzi i tak dalej, nie wolno mi wykorzystywać zachowania tej osoby przeciw tej osobie, tak? Muszę właśnie się wstrzymać od upokarzenia. To może być bardzo trudne czasami. Myślę, że każdy z nas ma w sobie jakiś tam element złośliwości, małpowania i tego typu różnych rzeczy, z którymi tak naprawdę i prawdziwa grzeczność polega na tym, żeby z tym walczyć, żeby właśnie nie pozwalać sobie na różne rzeczy, żeby nie traktować siebie jako centrum wszechświata. Czyli to nie jest wolność, nie polega na tym, że to ja jestem w środku i wszyscy mają robić to, co ja chcę. Moja wolność polega na tym, że mam wolność do tego, żeby kogoś nie upokorzyć, do tego, żeby kogoś nie wykluczyć. I Bergson pisze, że taka grzeczność dopiero ma sens, dopiero ona jest prawdziwą grzecznością i dopiero jeżeli oprzemy funkcjonowanie społeczeństwa na takiej grzeczności, będziemy mieli szansę na to, że stworzymy społeczeństwo otwarte. To dlaczego nam się nie udało stworzyć takiego społeczeństwa? Dlaczego jesteśmy zadeptywani? Ja tylko powiem, że też jestem zwolennikiem kultury formy i na przykład kultury small talku. Uważam, że small talk jest wspaniałą tradycją, taką, która, no, tak jak Kasia powiedziała... Nie należy jej wyśmiewać. Nie, absolutnie, nie. Absolutnie.
Na przykład kultura amerykańska jest kulturą wspaniałego small talku i takiego konwencjonalnego pytania how do you do i tak dalej i ludzie sobie rozmawiają o pogodzie i o różnych innych sprawach. Ale magia tego hawariu polega na tym, że jak 30 razy odprowadzając dziecko do szkoły odpowiadałam, że mam się dobrze. To się miałam dobrze. No, właśnie. Bo to jest sprzężenie zwrotne. Wystarczy się pouśmiechać, żeby mózg dostał sygnał, że jesteśmy zadowoleni. To prawda, oczywiście. Są na to nawet badania chyba. Natomiast rzeczywiście to jest coś takiego, że ta cała struktura, ta forma kontaktu społecznego, czy konwencja społeczna, w której mamy się wytrenować w procesie socjalizacji na przykład, gdy nas się uczy właśnie rozmaitych form zachowania i pewnych form grzecznościowych, no i też tego, co za tym stoi, z czego to wynika, no to jest rodzaj, powiedziałbym, takiego mechanizmu zabezpieczającego nas właśnie przed wewnętrznymi chimerami innych członków społeczeństwa i też ich zabezpieczającymi przed naszymi wewnętrznymi chimerami. W jakimś sensie, no właśnie, nie mam ochoty, nie wiem, będąc w jakiejś sytuacji publicznej, czy w jakiejś, nie wiem, będąc w sklepie albo gdzieś, od razu na przykład wiedzieć, jaki humor ma ktoś, kto realizuje jakąś moją potrzebę w ramach jakiegoś kontraktu, tylko i on też nie musi wiedzieć, czy ja jestem zły, czy nie. To też mnie zawsze zastanawiało, ponieważ jakoś wiadomo, że każdy ma lepszy albo gorszy humor, mniejsze lub większe problemy, ale jakoś rzadko mi się zdarzało, żebym swoje frustracje wewnętrzne przenosiła na obszar pracy i wyżywała się na ludziach, z którymi pracuję. Natomiast często jest to przeze mnie obserwowane, że ktoś jest zły i pokaże mi, że jest zły i na mnie się wyżyje jako kliencie, petencie, czy kimkolwiek innym. Ale jest na to ogromne przyzwolenie moim zdaniem. Polska kultura pracy pod tym względem jest straszna, nie waham się użyć takiego sformułowania. Ja też pracowałem trochę w tak zwanej dużej korporacji medialnej, widziałem, co tam się działo. Nie była to ta korporacja medialna, w której ten znany redaktor gdzieś tłumaczący się na przykład w taki sposób, że on po prostu miał takie, no jest taki impulsywny i po prostu w taki sposób ma taki styl i tak dalej. I moim zdaniem już sam fakt, że coś takiego występuje jako tłumaczenie, teraz nie wiem, co tam się działo, ja jakby nie rozstrzygam, czy on jest winny, czy jest niewinny temu, tym wszystkim zarzutom, ale już samo to, że ktoś się tłumaczy i traktuje jako usprawiedliwienie to, że on po prostu jest taki wybuchowy i ma taki styl, bo ma taki charakter, no to już pokazuje jakby pewną patologię, która tu występuje. To zawsze kojarzy z takim reality show, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, bo takie kiedyś reality show z Michałem Wiśniewskim. No nie było, wiem, tak. Jestem jaki jestem. I to jest właśnie dla mnie to hasło uniwersalne. No bo ja mogę tutaj Cię zgnoić, zniszczyć, upokorzyć, bo ja już taka jestem, już tak mam. No. Te procedury, bo właściwie bym powiedział, że to jest stan prekorporacyjny trochę w Polsce. Już nie mówię o kodeksie pracy, który jak się go przyłoży do kodeksu pracy niemieckiego, to jest jakaś taka broszurka niewielka właściwie, ale też nie zabezpiecza jakby pewnych, no moglibyśmy o tym oczywiście długo rozmawiać, ale też prekorporacyjny stan w tym sensie, że te struktury i rytuały korporacyjne funkcjonujące lepiej lub gorzej w rozmaitych międzynarodowych korporacjach, no mają między innymi to zadanie, to znaczy mają chronić przed wewnętrznymi dynamikami poszczególnych pracowników i mają powodować, że zostają one jakby wpuszczone właśnie w jakąś strukturę, która reguluje relacje międzyludzkie na podobieństwo takiego kodeksu zachowania właśnie. A tutaj jest tak, że właśnie upokarzanie pracowników przez kogoś, kto ma wyższe stanowisko, jest na porządku dziennym. Ja widziałem bardzo wiele naprawdę bardzo drastycznych sytuacji tego rodzaju i właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić. To znaczy, to jest przyjmowane zarazem jako właśnie coś zupełnie naturalnego i to, że ktoś, kto ma wysokie stanowisko, ma władzę, może w każdej chwili, nie wiem, zwolnić albo nie wiem, obniżyć pensję na przykład karnie, pozwala sobie na daleko idące naruszenie, nie wiem, czyjejś godności, poczucia
bezpieczeństwa i tak dalej, jest traktowane jako coś zupełnie normalnego. I wracamy do rozmowy. To jest kult siły. Tak, do początku naszej rozmowy, czyli to, że ta wolność tego kogoś, kto może zwolnić, może obniżyć pensję, to jest właśnie odpowiedzialność za siebie. I gdyby ten ktoś realizował swoją wolność w sposób odpowiedzialny, to nie realizowałby jej w sposób taki, że się wyżywa na pracownikach, bo może, bo ale oni bo to mu jest nie podskoczą. Właśnie, to Arystoteles pisał, że czym innym jest, bo on to odnosi do innej cnoty, on mówi o sprawiedliwości, bo sprawiedliwość się bardzo głęboko wiąże właśnie z wolnością, o ile zrozumiemy wolność jako odpowiedzialność. Arystoteles mówi, że inna jest sprawiedliwość ojca, inna jest sprawiedliwość syna, inna jest sprawiedliwość pana, inna niewolnika. I to trochę o to chodzi, to znaczy inna jest sprawiedliwość kogoś, kto właśnie jest na tym wyższym stanowisku i więcej od niego zależy, inna kogoś, kto ma mniejszą odpowiedzialność. I jeżeli żylibyśmy w jakimś takim idealnym świecie, no to im wyżej ktoś byłby w hierarchii, tym wyższe miałby standardy moralne, tym bardziej byłby nastawiony właśnie na to, żeby nie krzywdzić tych osób, które od niego zależą, czy od niej. I właśnie charakteryzowałby się taką otwartością i mądrością. Mnie to bardzo, bardzo rozbawiło, jak musiałam pójść do urzędu w Ameryce i się okazało, że w Polsce to, co pani powiedziała, że my bardzo jesteśmy tacy uprzedzająco grzeczni wobec urzędników, bo ich zły humor może zaowocować tym, że na przykład nie załatwimy jakiejś sprawy. W Ameryce tak nie działa, bo my się spotykamy jeszcze z naszymi urzędnikami twarzą w twarz. W Stanach oddzielają petentów od urzędników szyby pancerne. Nie dlatego, że urzędnicy są agresywni, tylko dlatego, że petenci po prostu zachowują się tak, że jakby tak się zachował ktoś w polskim urzędzie, to podejrzewam, że nie załatwiłby nic i tak do 15 pokolenia. Się na tablicy tego klienta nie obsługujemy. Natomiast tam to, co ci ludzie robili, to jak oni pluli na te szyby, jak w nie bębnili pięściami. Ja się nie dziwiłam w ogóle, że one tam są, byłam przerażona, tak naprawdę ciężko. Dla mnie to było też takie doświadczenie, które mi pokazało, jak strasznie różne mogą być różne kody kulturowe, tak? Że u nas to urzędnik jest tym panem życia i śmierci, on decyduje. Tam urzędnik jest naprawdę w służbie narodu, a ten naród go pluwa, tupie na niego nogami, wali rękami, żąda pieniędzy i krzyczy o tym, że potrzebuje ich, bo mu się właśnie kończą narkotyki i musi szybko kupić nowe, bo tutaj źle się czuje, nie mając ich i tak dalej. Także to są... To jest też kwestia pewnej umowy, tak, którą ze sobą zawrzemy. I my dzisiaj możemy tutaj sobie narzekać, że ktoś nam objawia swój zły humor, ale może to też wynika z tego, że akurat my tutaj jesteśmy osobami, które represjonują własne złe humory i może to należałoby odbijać piłeczkę i w ramach tej wolności właśnie dawać upust, na informację tego, że panią tutaj dzisiaj boli głowa, w związku z tym nie może nam przedstawić tej pieczątki, która jest dla nas tak bardzo cenna. Może powinniśmy opowiedzieć o swoich nieszczęściach. Może to jest jakaś taka metoda ekwiwalentnej wymiany. A nie mają państwo takiego wrażenia, że jeżeli dba się o wolność innych, to przez tych innych jest ona postrzegana, ta postawa, jako słabość i jako sygnał do tego, że można tę wolność nam jeszcze bardziej ograniczyć? Czy tak już wejść z butami i błotem? No to jest na pewno tak. Znaczy myślę, że to rzeczywiście jest akurat tutaj na istotny element, zwróciłaś, wydaje mi się, na to, w jaki sposób traktujemy kogoś, na ile to, w jaki sposób wyobrażamy sobie, że on się będzie zachowywał, albo z jaką postawą do niego przystępujemy, może określać na głębokim poziomie to, jak on się wobec nas zachowa. Jest taka znakomita książka amerykańskiego psychologa, takiej psychoanalitycznej trochę proweniencji, Erika Berna. Nazywa się W co grają ludzie. Tam jest rozwinięta koncepcja, którą nazywa analizą transakcyjną, taką analizą komunikacji właśnie, on się komunikacją interesował i zajmował. Zasadnicza to uniwersytecie jest czy taka, na że ludzie się komunikują, można powiedzieć, na trzech poziomach, czy tak, na trzech takich okradać ludzi jak Hanka, rodzic, dziecko i dorosły, że Makryna, bardzo często jest tak, że w różnych sytuacjach, w których nikt nie jest ani naszym dzieckiem, ani naszym rodzicem, więc powinniśmy go traktować jako osobę dorosłą generalnie, stosujemy wobec niego albo bardzo protekcjonalne bardzo protekcjonalną postawę, albo wręcz odwrotnie, albo się infantylizujemy i jesteśmy dziecko. Albo się infantylizujemy i
i sami występujemy niejako jako dziecko. I byłem, to, co pracowałam, jest istotne, to dużo to, że Berna w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i nie pojechałam do Zachęty na wernisaż. My odpowiadamy wyłącznie ale za siebie w tej relacji, ale także przyjmując pewnego rodzaju postawę, określamy kamera to, w jaki sposób ktoś wobec nas będzie zauważyła, i także odwrotnie to działa, to znaczy wobec nas polskie społeczeństwo, jak się zachowują, jest nadąsane, które nigdy I'm very well, thank you, nie ma, tylko wciąż nadąsane, a jeszcze oszustystycznie chcieliby kogoś podrobić. Za to kary nie będą mieć, ale Hanka Gronkiewicz, to na pewno. Staramy się zachowywać w sposób, powiedzmy, szanujący granice czyjeś i traktujemy go jako kogoś, kto no właśnie nie będzie epatował nas swoimi wewnętrznymi chimerami, tylko również potraktuje nas tak, jak my jego, może często prowadzić do tego, że faktycznie zostaniemy zinterpretowani jako osobnicy słabi, pozbawieni parcia, no bo w takich relacjach, w których króluje siła, w których chodzi o to, żeby przewalczyć swoje, przepchnąć swoje, albo się nieustająca rywalizacja między wielokrotnie ludźmi mówiłem, że odbywa właśnie choćby mało ten społeczny Polakom szacunek psycholog, i o tym, kto za mało mają psychologi, jeżeli coś studiować psychologię dla swojego dobra, nie dla pieniędzy. Nie dla kariery, Polsce, dla siebie. Aby spotkać się z respektem, to trzeba tak być chamem. Tak jak Biblię. Właśnie. To jest trochę takie, właśnie, że tam jak ktoś ma miękkie serce, jesteśmy to musi być twardy tyłek. W chamskiej Warszawie. Co z tego, że szepcą? Co z tego, że się uśmiechają od czasu do czasu zresztą? Zależy kto do kogo. Szatniarka ma 18 zł na dwie godziny. Tyle co nic. Bo nie wiem, co można byłoby z tym zrobić. Staram się zawsze myśleć optymistycznie i szukać jakichś rozwiązań. Natomiast nie wiem, no, co by trzeba było zrobić, spuścić zasłonę niewiedzy, rozdać te karty jeszcze raz, zabrać...